Siema widzowie, dawno się nie słyszeliśmy, bo zazwyczaj robię memy, ale dzisiaj taki bardziej luźny odcineczek, a mianowicie Q&A. Nie będę się rozgadywał, przejdźmy do pierwszego pytania. Paweł Lubelski, czy będę próbował zakwalifikować się do PFS-a? Otóż nie, nie będę próbować się zakwalifikować do PFS-a. Poziom jest tam za wysoki i nie dam rady jeździć tak długo, ile musiałbym, aby jeździć na poziomie PFS-a. Zdanie nie jest do końca logiczne, ale mam nadzieję, że rozumiecie. No, mam szkołę, poza tym jestem członkiem zespołu PFS-a, robię im TikToki, czasami jakieś inne filmiki, więc w tym PFS-ie będę obecny. Możecie wbijać na ich TikToka PFS podłoga F1 i sobie zobaczyć, co tam tworzę, może wam się spodoba, możecie dać followka. I przejdźmy do następnego pytania. Wojtinio zapytał, skąd pomysły na robienie tych memów? Otóż pomysł na memy wziął się znikąd. Po prostu podczas pandemii na lekcjach zdalnych robiłem przeróbki klipów, w których brałem udział razem ze znajomymi, a potem wpadłem na pomysł odcinka Introducing Patrick Kruty 2021. Zobaczyłem, jak bardzo ludziom się podoba ten filmik, stwierdziłem, że będę robić ich więcej. I gdy robiłem coraz więcej tych filmików, to coraz więcej z was je oglądało. Przez to nadal je tworzę. Kolejne pytanie od Wojtinio. Jeździsz aktywnie w jakichś ligach poza socjalem w LPF-ie? Zacznę od tego, że social race w LPF-ie to nie jest aktywne ściganie się i nie planuję tam jeździć na chwilę obecną. Może w przyszłości, ale na razie nie. Wracając do pytania. Planuję się ścigać, ale jeszcze nie zdradzę w jakiej lidze, bo nie wiem, czy tam się dostanę. Jeżeli się dostanę, to może pojawią się z niej jakieś odcinki. Zobaczymy, czy planuję memy z innych lig niż dotychczasowe. Tej tajemnicy nie zdradzę i orzeź kurwagon przywiezi będą tanie jaja. Ulubiony symulator wyścigów. Symulator, czyli nie liczymy F1. No wiadomo tutaj, że F1 to nie jest symulator. I myślę, że Assetto Corsa, bo za 47 zł na przecenie, ta przecena jest praktycznie co 2 tygodnie, można mieć setki torów i aut. Przy tym model jazdy jest przyjemny. Na przykład w iRacing, które... No jeżeli chce się jeździć jakimiś fajnymi autami to na fajnych torach, to trzeba wydać setki, jak nie tysiące złotych. A model jazdy mi się w tym iRacing nie za bardzo podobał i wolę ten w Assetto. Jakub Staniec zapytał, ile masz lat? No w tym roku skończyłem 15 lat i do jakiej szkoły chodzę lub chodziłem? Kończyłem szkołę podstawową z dobrymi wynikami. W Teamek 12. Kiedy Patryk zagra w Assetto i Gothica, którego obiecał? Z tego co wiem, to Gothic był dawno temu, nawet znalazłem parę klipów z tego. A Assetto, no myślę, że jak dasz mu 1000 zł donata, to może w tym miesiącu zrobi. Pozdrawisz Rawiego? Tak, pozdrawiam Rawiego. Ciasteczkowy potwór. Kto wygra tytuł? Imo wygra Max, bo Ferrari ma zbyt wiele mądrych strategii i awarii, ale kibicuję Leclercowi. Chciałbym, żeby wygrał. No i Forza Ferrari. Ulubione picie. Coca-Cola oddaje, ale głównie to murzynianka gazowana. Najlepszy kierowca w historii F1. Po obejrzeniu paru filmów o F1, serialu Drive to Survive i tak dalej. Moim zdaniem Juan Manuel Fangio był i jest najlepszym kierowcą w historii. I możecie się kłócić, że Schumacher, że Prost, że Senna. Nikt nie pytał. Czy Kubica wróci do F1? Wszyscy powrotowcy, zamknijcie uszy. Kubica nie wróci na stałe, no bo ma już 37 lat. A teraz F1 stawia się na młodych kierowców. Nawet ci młodzi nie mają często, tak jak Jack Aitken, fotela w F1, bo po prostu nie ma miejsca. No a jakiś Kubica, który w Williamsie się nie pokazał zbyt dobrze, ma dostać ten fotel? No nie wydaje mi się. Z jakiego roku gra F1 podobała ci się najbardziej? F1 2020 to moja ulubiona gra. Miałem tam wiele sukcesów. Byłem tam dobry. Wygrałem parę wyścigów ligowych. Nie to co w 21. Bardziej mi się podoba ten model jazdy, więc może się to zmienić za jakiś czas. To 22 będzie moim ulubionym F1. Ostatnie pytanie, Alek. Masz jakiegoś ulubionego kierowcę i zespół? Pozdro.
również pozdrawiam. Moim ulubionym kierowcą jest Lando Norris, ponieważ z charakteru najbardziej przypomina mnie. A mój ulubiony team to, jak mogliście się już domyślić, Scuderia Ferrari. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam do subowania. Nie musicie tego robić, ale bardzo mi by było miło. I widzimy się w kolejnych odcinkach z memów.